Hej, jest 7 rano, to znaczy jest przed 7, a ja właśnie wychodzę, także witam się z wami, ale jestem jakaś dziwne światło, także ja się zbieram i jest noc, po prostu jest noc ciemna, a ja lecę. No i patrzcie, znowu jest ciemno, jak się odzywam, przyjechałam do Obi jeszcze raz, żeby zobaczyć te wszystkie świąteczne ozdoby i może coś sobie znajdę ciekawego. I będę miała trochę więcej czasu, żeby wam może coś pokazać, więc idziemy zobaczyć. No ale tak, zaczynałam dzień, jak jest ciemno i teraz znowu jest ciemno. Takie są uroki zimy, ale od Wigilii już będzie dzień coraz dłuższy, więc... Hej, przyszłam do domu. Jest już ciemno, jest już późno i tak, muszę szybko zrobić coś do jedzenia, bo jestem głodna. Muszę sobie zrobić jeszcze obiad na jutro, więc trochę jeszcze pracy mam. Jeszcze muszę przygotować kilka rzeczy na jutro właśnie, żeby nie zapomnieć. Zapakować prezent. No, także trochę rzeczy do zrobienia mam. Pokażę wam później zakupy, bo tak jak mówię, no teraz muszę się ogarnąć szybciutko i zrobić coś do jedzenia. I te zakupy to powiem. Napakowałam wszystkiego do koszyka tyle. Wszystko mi się tak podobało, no po piękne rzeczy. A potem tak pomyślałam, nie, tego trochę za dużo. Tego będzie, tak sobie pomyślałam, że zobaczę jak to będzie. Najwyżej coś jeszcze dokupię, lepiej mniej niż więcej. I tak, wiecie, tak odkładałam i zostało mi naprawdę kilka rzeczy. Więc no... Tak, a jeszcze piękne rzeczy były naprawdę i mi się tak podoba wszystko w brokacie. Uznałam, że potrzebuję coś, co będzie się, wiecie, błyszczeć, żeby ładnie odbijać światło, żeby ładnie wyglądało generalnie. Ale jak pomyślałam, że potem ten brokat cały będę miała w mieszkaniu, to stwierdziłam, że nie jednak. I że nie potrzebuję może aż tyle. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I no i tak, najwyżej jeszcze po prostu coś dokupię. Także teraz idę robić jedzenie, bo jestem bardzo głodna. I cieszę się, że już jestem w domu. Naprawdę cieszę się, bo tak miło się tutaj wraca. Bulgocze mi tu krem z pomidorów, który zaraz będę jadła. Uwielbiam, naprawdę. Kiedyś nie lubiłam w ogóle zup i nie lubiłam kremów, ale dorosłam, dojrzałam i teraz uwielbiam. A tutaj mam miseczkę i tutaj mam już przyszykowaną też mozzarellę. I do niej wlewam trochę zupy. Ona się rozpuści. Będzie pyszny. O! A powiem wam też, że przepis na to danie i na zupę z mozzarellą jest z diety. Więc wszystko zdrowo. Wygląda pięknie.
tutaj robić najszybsze danie obiadowe, a przynajmniej jedno z najszybszych, jakie znam. I tak, tutaj już smaży się kurczak, to znaczy indyk, bo staram się generalnie nie jeść mięsa, ale jak już jem, to jem indyka, a nie kurczaka. Ale słuchajcie, nie wpadłam jeszcze na to, czym mogę zastąpić właśnie takie mięso w tym daniu. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać. Nie wiem, czy krewetki będą ok, czy to może nie do końca będzie smakować. Nie wiem, nie próbowałam. A kiedyś koleżanka zrobiła mi to danie i tak mi zasmakowało, że co jakiś czas właśnie sobie robię. Tu się gotuje woda na makaron. Będzie makaron ryżowy. Tutaj widzicie fix do potraw chińskich i tutaj już jest zrobiony. I potem wystarczy go tylko dolać, no i mieszanka chińska, którą teraz dosypę do kurczaka. O ile dam sobie radę jedną ręką. O! Tego się zawsze wydaje bardzo dużo, ale teraz się robi tego mniej. Dobra, tak to wygląda wszystko. No i teraz trzeba mu dać mieszance, dać trochę czasu, wygląda fajnie, no i tak, i to się robi, a ja siadam do szukania tego, co miałam znaleźć, do pakowania prezentu, także i to się będzie robiło, także taki wieczór, na szybko wszystko trzeba zrobić, ale po prostu chcę wszystko ogarnąć, żeby wiecie, też mieć święty spokój na wieczór i móc robić inne rzeczy i oglądać vlogmas na przykład, także to się będzie tutaj robić, a ja będę to doglądać. Danie już prawie gotowe. Nie trwało to długo, także tak się prezentuje efekt końcowy. Ja już mogę to wyłączyć i tylko czekać, aż przestygnie. O, bardzo ładnie pachnie. Dawno nie jadłam takiego dania. Także dajcie mi znać, co wy jecie, jakie jest wasze ulubione danie. Takie, które najchętniej jecie i które chętnie przyrządzacie. Bo ja czasami nie mam pomysłów już, co robić naprawdę. To pokażę wam rzeczy, które kupiłam w Obi. Tak jak widzicie, naprawdę jest tego malutko. No i nie obyło się tak zupełnie bez tego brokatu, ale nie mogłam sobie odmówić, a jednak chciałam, żeby coś się świeciło, no więc tak... No ale zobaczcie, to jest kilka drobiazgów. Dobra, do tego przejdziemy może zaraz. Tutaj jest domek, który bardzo miło mi się skojarzył jakoś tak. Po pierwsze się błyszczy, po drugie jest czerwony, a chciałam czerwone ozdoby. No trochę dziwnie to brzmi, jak widzicie inne kolory, ale nieważne. Jest czerwony i jest taki ładny, błyszczący i on jest taki, widzicie, plastikowy, nie wiem, taki pudełeczko trochę. Jej, ale tu się nasypało tego brokatu. Kto to będzie sprzątał? Kurde. No, więc ja to może po prostu tu położę, żeby już nie brudzić, ale ładnie się świeci, podoba mi się. No i domek ma takie, takie pozytywne konotacje. Dobra, dwie bombki, które bardzo mi się podobają. No właśnie, chciałam czerwone, ale ja mam dużo takich ozdób, jak będę ubierała, jak wam pokażę choinkę. Ja mam dużo w tym roku ozdób takich trochę zwierzakowych, trochę takich materiałowych i one są głównie białe. Mimo tego, że chciałam kolorową choinkę, to one są głównie białe. No i to jest taki srebrny kolor. On też mam nadzieję, że będzie się błyszczył i ładnie odbijał światło od światełek na choince, więc no mam nadzieję, że będzie ładnie. Więc kupiłam dwie. Zobaczymy. Też nie wiem, czy nie będą za duże, jakie tutaj potrzebne, bo kupiłam już sztuczną choinkę w Carrefourze. Tak. Jakiś czas temu już byłam w Carrefourze i stwierdziłam, że mam okazję, wiecie, poprzymierzać. W ogóle nie było ludzi, na spokojnie mogłam sobie wszystko zobaczyć. Dobra, i tutaj kupiłam jeszcze takie trzy tylko, co prawda, bo też nie wiem, jak to będzie wyglądało, a oglądałam też takie bardzo duże, nie wiem, jakby to powiedzieć, takie girlandy, takie po prostu jakby łodygi i na nich były różne rzeczy, naprawdę i w przeróżnych kolorach i również brokatowe, a te nie mają brokatu jako jedyna rzecz, ale są takie jakby oszronione i tak wyglądają bardzo naturalnie, ale są delikatne i pomyślałam, że zobaczę, jak się sprawdzą. Jeżeli będą ładnie wyglądać, to mogę dokupić tego więcej, albo większe, albo mniejsze, albo inne, no zobaczymy, no ale generalnie fajnie, bo w Obi też można oddawać te rzeczy. No i ostatnia rzecz, ale to już chyba muszę wyjąć.
czekaj, ja to wyjmę. O Jezus. Czy wy to widzicie, co się dzieje na tej podłodze? No dobra, położę to tak. Teraz będę musiała sprzątać. No nic, ale zobaczcie, pięknie to wygląda, ojej. No i właśnie, to on jest cały zielony, to jest taki mały wieniec. Zastanawiałam się długo nad nim, bo tak jak mówię, on jest mały, no ale jest tak piękny i słuchajcie, on jest po prostu w kolorze zielonym, co idealnie pasuje mi do tego pokoju i do kolorów, które tutaj mam, do fotela, do krzeseł, no do wszystkiego, bo ja tu mam wszystko biało-zielone. Uważam, że wygląda przepięknie i zrobił na mnie wrażenie już jak byłam wcześniej. Teraz stwierdziłam, że dobrze. On kosztował 40 zł, więc stwierdziłam, że no... znajdę dla niego miejsce. Aha, jeżeli możecie mi poradzić, to warto te rzeczy spryskać lakierem, żeby się tak nie sypał brokat, czy wtedy stracą trochę jednak blasku, bo wiadomo, że jak się spryska lakierem, to będą bardziej matowe te rzeczy, więc dajcie mi znać, jeżeli wiecie. Aha. Wolę do Was mówić z tej strony, niż tak jak, wiecie, mówię w podłogę, bo to trochę bez sensu. Więc jeżeli ktoś z Was spryskiwał lakierem może takie rzeczy, to dajcie mi znać, czy ten brokat przestanie się błyszczeć, czy będzie się błyszczał i nie będzie się osypywał, jak to wygląda i czy polecacie. To jeżeli to się sprawdza, to sobie spryskam to po prostu lakierem i zobaczymy. Słuchajcie, znalazłam to, czego szukałam, więc jestem bardzo zadowolona, bo zrobiłam wszystko, co planowałam na dzisiejszy wieczór. Znaczy, pokazałam Wam, co tutaj mam. Zrobiłam jedzenie na jutro do pracy. Sama się najadłam, więc generalnie wszystko spełnione. Jeszcze tylko prezent muszę zapakować, ale znalazłam rzeczy, których szukałam. Potrzebuję coś na jutro i znalazłam to w tych wszystkich, wiecie, w tych wszystkich rzeczach, których nie mam tutaj zbyt wiele, bo tutaj nie ma za dużo miejsca. Ale jednak, jak macie coś znaleźć, to wiecie, nigdy nie wiadomo, gdzie to jest. Także jestem bardzo zadowolona, że szybko i sprawnie mi to poszło. Teraz jeszcze tylko muszę to posprzątać, bo ja nie wiem, co to będzie naprawdę. Po prostu, jak ja widzę, jak ten brokat teraz się osypał, to... nie wiem, mam nadzieję, że po prostu położę te rzeczy w jednym miejscu, powieszę na choince i tyle. I nie będzie się więcej sypać, tylko po prostu przy zdejmowaniu na przykład, więc no nie wiem. No ale przeraża mnie to trochę. Ale będzie dobrze, powiedzcie, że będzie dobrze i że nie będzie tego wszędzie. No nic, mam nadzieję, bo i tak jak przyszłam do domu, to miałam to wszędzie na ubraniu. Aha, muszę tutaj wymienić chyba żarówki w salonie, bo tutaj nie jest wcale widno. Znaczy wszędzie indziej, mam wrażenie, w tym mieszkaniu jest widniej niż tutaj, bo jak kupowałam żarówki, w kuchni już wymieniłam i jak wymieniłam, to jest o wiele lepiej, jest o wiele widniej, jest lepsze światło. Ale tutaj właśnie, jak kupowałam żarówki, wydawało mi się, że będzie dobrze. Nie chciałam też, żeby tu było, wiecie, za jasno, bo to też niedobrze, jak razi Was światło. Ale jednak chyba przyda się tutaj lepsze oświetlenie, więc będzie, mam nadzieję, trochę widniej. No i dla Was, i dla mnie, bo generalnie ja lubię, jak jest widno po prostu. Więc taki jest plan. Ja muszę się, no tak, pójdę się wykąpać, bo generalnie, tak jak mówię, wszystko zrobiłam, jeszcze tylko ten prezent muszę zapakować. I chyba to wszystko, żebym tylko o niczym nie zapomniała. Pójdę się wykąpać, jeszcze trochę odpocznę. Zaczęła mnie boleć głowa i czuję, że niestety to jest taki ból migrenowy. Ale już wzięłam tabletkę, żeby nie było gorzej, bo już wiadomo, że coś takiego się zbliża, to lepiej reagować od razu. I tak, i powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona. Jutro pewnie będziemy ubierać choinkę. Pokażę Wam, jak wygląda. Niedługo się zbliżają Mikołajki, w zasadzie już tuż, tuż. Tuż, tuż Mikołajki. No. I co jeszcze? Chyba to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za ten dzień. Powiem Wam, że dzisiaj w ogóle miałam bardzo fajne rozmowy z ludźmi, znaczy z różnymi osobami, ale mam wrażenie, że czasami internet naprawdę zbliża i czasami to jest naprawdę fajna rzecz i bardzo miło z kimś porozmawiać. Z kimś, kto jest naprawdę, nie wiem, setki kilometrów od Was. To jest naprawdę bardzo przyjemne, a oprócz tego jeszcze Instagram daje taką możliwość, że naprawdę można nawiązać kontakt z kimś, z kim normalnie byśmy pewnie nigdy nie porozmawiali, a to jest takie fajne narzędzie do tego, żeby się czegoś dowiedzieć na szybko i po prostu porozmawiać, że naprawdę super. Ja dzisiaj właśnie rozmawiałam z osobami z przeróżnych, jakby z jedną osobą, którą bardzo dobrze znam. Bardzo miło mi się rozmawiało, a z jedną osobą, której w ogóle nie znam i po prostu ją o coś zapytałam, bo pokazała coś na Instagramie i fajne jest to, słuchajcie, że właśnie ludzie odpisują. W ogóle dostałam super komentarz od dziewczyny, pewnie ogląda tego vloga.
o winie, o tym grzanym winie. Jak powiedziałam Wam, że nigdzie nie było w sklepach i napisała mi, że tak się przestraszyła, że aż kupiła. Więc pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, to są takie fajne, takie miłe momenty, że naprawdę ja to aż czasem śmieję się do telefonu i to jest super, naprawdę. Że można tak sobie z kimś porozmawiać, że jest takie poczucie, że no nie to, że kogoś znamy, ale jakoś tak te osoby na pewno są nam bliższe niż takie, nie wiem, zupełnie mam wrażenie obce na ulicy, bo o tych już coś wiemy. Jak cokolwiek, tak? To cokolwiek, co wrzucają w internet, cokolwiek, co jest na Instagramie, to już wydaje nam się, że coś wiemy o tej osobie. I to jest fajne, mam wrażenie. No wiecie, jak ludzie są mili, jest wszystko dobrze, to naprawdę jest fajnie. Także co? Także ja już chyba będę się z Wami żegnać. Trochę pogadałam, ale cały dzień nie mogłam do Was rozmawiać. I tak mi zleciał ten dzień naprawdę. Także co? Ja już chyba będę się zbierać. Trochę pogadałam do Was. Pewnie jeszcze też nie wszystko. Potem wyłączam aparat, słuchajcie, i zawsze jest tak, o, jeszcze tamto miałam powiedzieć, o kurczę, jeszcze mogłam to pokazać, ale no nie da się wszystkiego, nie da się, więc po prostu innym razem. A też nie chcę, żeby to gadanie takie było zbyt długie, więc ja idę zmyć makijaż w końcu, idę się wykąpać i będę odpoczywać po prostu. Zobaczę, co tam się dzieje u dziewczyn, obejrzę jakieś vlogmasy i też będę się szykować na jutro. Tak jak mówię, muszę trochę odpocząć, bo poszłam wczoraj bardzo późno spać i bardzo wcześnie wstałam. Nie robi się tak, nie robi się tak naprawdę, ale jakoś tak nie chciało mi się spać, wiedziałam, że muszę wstać i tak... ja nie lubię chodzić wcześniej spać po prostu. Dobra. Także to już będzie wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że miło spędziłyście czas. Ja Was bardzo pozdrawiam i co, i widzimy się jutro. Także pa.